Hej, hej, siemaneczko ludziska, witam wszystkich w takim krótkim... Nie, chyba nie będzie krótki, dlatego że, słuchajcie, chciałem sobie porozmawiać. Przez dłuższy czas nie robiłem żadnych vlogów, a mi tego brakuje, kurczę. Ja strasznie lubię z wami rozmawiać gdzieś tam w komentarzach. Zawsze wieczorkiem sobie znajdę chwilę na to, żeby na te komentarze odpowiedzieć. Jeżeli wieczorem na przykład mam jakieś inne zajęcia, to zawsze sobie wtedy nad ranem przed pójściem na zajęcia, czy cokolwiek, zawsze sobie poodpowiadam na te komentarze. Na pewno macie pewność, znaczy macie taką pewność, że przeczytam każdy komentarz, dlatego że przychodzą mi maile. Na maila dostaję wiadomość o każdym komentarzu, jaki się pojawi, nawet w tych takich materiałach gdzieś tam, które wrzuciłem bardzo, bardzo dawno temu, a jakoś tak chyba ostatnio liczyłem, że gdzieś około 5 lat już robię na tym YouTubie, ale to tak circa about, jak to się mówi. Słuchajcie, co ja dzisiaj w ogóle, bo mam zapisane na telefonie, żeby się nie pogubić w tym, co chciałem wam przekazać, a chciałem wam przekazać troszeczkę szybko te informacje, chociaż pewnie się rozgadam. W każdym razie wyszedłem do sklepu po truskawki, no bo strasznie lubię truskawki. Tak jak lubię z wami rozmawiać w komentarzach, tak samo lubię truskawki. I poszedłem sobie po kilo truskawek. Niestety, kurde, dają do reklamówki i te truskawki tak średnio im chyba jest w tym worku i będę musiał przyjść to na jakiś durszlak. Durszlak się chyba mówi, nie? Nie durszlak, tylko durszlak chyba. Że durś, że przez. Nie wiem. W każdym razie jakoś tak chyba. Pewnie wiecie lepiej. No. I poszedłem sobie po truskawki. Zaraz sobie je opędzluję na jakiś... Kurczę, ostatnio bywało tak gorąco, chociaż teraz zaszło słońce akurat specjalnie, jak zacząłem nagrywać, chociaż może to i dobrze, i nie ma tego słońca, a ostatnio były taki skwar, że się po prostu nie chciało żadnych obiadów mięsnych i tak dalej, i wolałem sobie truskawki zrobić koktajl. Sobie robię taki koktajl czasami z bananem, z truskawką, z borówką amerykańską i na przykład daję łyżkę Nutelli do tego, naprawdę super. Możecie sobie zobaczyć, jak takie coś smakuje. No, słodkie, to jeżeli ktoś nie lubi słodkiego, to chyba nie dla niego. W każdym razie, co dalej? Mówiłem o tym, że vlogi, jakoś tak brakuje vlogów na moim kanale, nie zawsze jest jakoś tak tematycznie, albo gry, no ale to wszystko jest spowodowane tym, że ostatnio, no nie powiem, że dużo czasu poświęcam jakoś na pisanie pracy magisterskiej, ale jednak już czuję tą presję, że chciałbym chociaż do wakacji zakończyć na jakieś takie pierwsze czytanie dla promotora. Dlatego ostatnio się tym zajmuję rano, po południu, jak tylko mam czas. Dlatego te materiały też na moim kanale nie są tak bardzo zróżnicowane. Za co przepraszam, ale mam nadzieję, że wszyscy rozumieją, o co chodzi, prawda? To jest już taka ostatnia prosta moich studiów. Praktycznie dzisiaj jeszcze idę tylko zrobić jedną prezentację na seminarium dyplomowym i tak naprawdę już nie mam zajęć. Już nie mam zajęć, także została mi tylko praca magisterska. Także tak zwany absolutorium będę miał, ale jeszcze tylko ta formalność obronienie pracy magisterskiej. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, jaki temat mam pracy magisterskiej, to zjawisko ferorezonansu w sieciach średnich napięć, także z elektrotechniki. Dobra, no a vlogi? No i dlaczego właśnie do was chciałem wyjść z takim pytaniem, co byście chcieli widzieć na takich vlogach? Czy nie wiem, czy właśnie takie materiały gdzieś z terenu, opowiadanie o czymś? Tylko właśnie pytanie o czym? Może macie jakieś pomysły? Tylko bardzo was proszę, nie pytania typu czy nagrasz to, czy grałeś to, czy podobała ci się gra tamta. Ja raczej vlogi chciałbym jakoś tak odseparować troszeczkę od tych materiałów gamingowych i zrobić to takie typowe wideoblogi, nie? Na jakieś tematy konkretne, ciekawe. Nie jakieś powtarzalne, super, czy nie piractwo komputerowe, czy coś. No, w każdym razie bardzo fajna rzecz, bo mogę sobie teraz, taki mam mikrofon dzięki live'owiczom i udało mi się właśnie wyjść gdzieś w teren z dobrą jakością audio, bo zawsze te mikrofony wbudowane w kamery są takie do bani troszeczkę. Okej, słuchajcie, dalej, mam tutaj zapisane parę rzeczy. Właśnie. No przecież jesteśmy, mam nadzieję, że ten materiał wrzucę w dniu, kiedy go nagrywam, ale jesteśmy w trakcie E3, no na pewno jeszcze wrzucę go w trakcie E3, chociaż już jesteśmy po wszystkich konferencjach, które były ciekawe, które zapowiadały tak naprawdę nowości i no jest parę tytułów dla mnie, z których się naprawdę, naprawdę cieszę. I zastanawiałem się właśnie, dajcie znać, czy chcielibyście jakiś materiał taki podsumowujący E3, nie jakieś takie typowe omówienie konferencji Sony, omówienie konferencji Microsoftu i wszystkich gier, które prezentowali, tylko właśnie chciałbym zrobić takie typowo subiektywne
podejście do E3. Ja w ogóle strasznie marzę o tym, żeby kiedyś tam pojechać i zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda, ale to jest strasznie drogi interes. To jest strasznie drogi interes. No bo wiadomo, do Stanów Zjednoczonych, już nie mówię o tych wizach, ale bo za to się nie płaci, tylko trzeba załatwić. W każdym razie o biletach lotniczych. No bilety lotnicze to jest straszny koszt. Nie orientowałem się, jeżeli chodzi o nocleg, nie orientowałem się, jeżeli chodzi o wejściówki na E3, ile kosztują, ale myślę, że to też nie jest tania sprawa. Ale no głównie tutaj pozostaje fakt dotarcia tam do Los Angeles, LA. No, w każdym razie wracając, dajcie znać, czy chcielibyście taki podsumowujący mój materiał o E3, o grach, które się pojawiły na E3, które zostały zapowiedziane, które mnie zainteresowały. No, myślę, że osoby, które znają mój kanał na tyle dobrze, będą wiedzieć, jakie dwa tytuły głównie wywarły na mnie duże wrażenie, znaczy wrażenie, nie zostało pokazanych zbyt wiele tam gameplayu, dajmy na to, no wiecie już chyba o co chodzi, o Dark Souls 3 oraz o Hitmana. No to są akurat gry, na które czekam z utęsknieniem, bo to były naprawdę super, super produkcje, w których się naprawdę dobrze bawiłem, bo są to jakieś wymagające tytuły. Nie biorąc pod uwagę to, że na przykład w niektórych grach jakoś tam posysam, jeżeli chodzi o moje umiejętności, ale myślę, że Dark Souls i Hitman to wszystko wyrównują. No bo zawsze to chciałem przechodzić tego Hitmana na jakimś tam Silent Assassin Randze czy Puryście, tak? Mam takie materiały na YouTubie, więc zapraszam serdecznie. Właśnie z Hitmana ostatniego na Puryście chyba większość misji przeszedłem. No tak samo Dark Soulsy. Zastanawiam się właśnie, czy zrobić też materiał. Znaczy materiał Let's Playa z Dark Souls 1 i Demon Souls. No ale zobaczymy. No, także pytanie do Was, czy chcielibyście taki materiał podsumowujący E3. Co tam jeszcze dalej mam na telefonie zapisanych? Właśnie, słuchajcie. Jakiś czas temu, naprawdę spory czas temu, bo kilka miesięcy temu, założyłem coś takiego jak skrytka pocztowa. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Myślę, że większość osób, które śledzą internety, śledzą głównie tych vlogerów takich znanych, daleko szukać, Jasia Dąbrowskiego, kojarzycie, nie? Jay Dąbrowski. Poznałem Jasia i naprawdę bardzo, bardzo sympatyczny gość. Nie ma jakiegoś takiego, wiecie, wygórowanego ego, jak część z tych osób, która ma naprawdę dużo subskrypcji i ma bardzo dużą oglądalność. Kurde, zawiewa mi tutaj. Mam nadzieję, że tego mikrofon nie wyłapuje. Pierwszy raz mikrofonem tym nagrywam gdzieś tutaj w terenie. No, w każdym razie ja się poznałem i on coś tam takiego robi, jak właśnie odpakowywanie paczek od widzów, nie? I to, kurczę, co jak co, ale naprawdę podoba mi się pomysł. Naprawdę podoba mi się pomysł i założyłem sobie taką skrytkę pocztową i adres do niej będziecie mieć, jeżeli nie zapomnę, to w opisie, a jeżeli nie, to na mojej stronie, która jeszcze tam wymaga dużo pracy, jest tam zakładka właśnie w zakładce kontakt i tam jest właśnie adres mojej skrytki pocztowej, tylko że jeżeli tam nikt nic nie wysyła, ja tam mam taką informację, ale nikt tam nic nie wysyła, na razie nic nie było, przynajmniej sprawdzam tam co jakiś czas tą skrytkę pocztową, ale jeżeli by ktoś miał jakąś ochotę, jakikolwiek list, bo kurde, powiem Wam szczerze, że listy to jest coś takiego, co umarło, teraz i przy maile, teraz i przy komentarze, a listy to powoli, zdaje mi się, że to jest takie coś, co umarło, tak, może napisać mi ktoś prywatną wiadomość na Facebooku, ale list to jest takie coś magicznego, ja też listów nie piszę, ale chętnie bym takie listy poczytał, jeżeli ktoś by miał jakąś chęć, czy nie wiem, czy cokolwiek, nawet jakieś, nie wiem, obrazki. To fajnie jest dostać pocztą, to jest taki, kurde, taki gift totalny, nie? Przysyła ci ktoś pocztą jakieś rzeczy, nie wiem, zawsze jak dostaję pocztę, jak kurier przychodzi czy coś, to się tak cieszę, jak nie wiem. To jest coś takiego fajnego. No, także jest skrytka pocztowa. Jeżeli by ktokolwiek miał jakąś taką ochotę, zamiar, jeżeli by ktoś się nudził i by chciał, to proszę bardzo, można pisać na skrytkę pocztową. Tylko tam jest dopisek w tej zakładce kontakt, że jeżeli by ktoś miał ochotę albo jakby już wysłał na tą skrytkę pocztową cokolwiek, to bym prosił o kontakt mailowy, dlatego że informacje po prostu, że coś wysłałem i tyle. To ja sobie w najbliższym czasie pójdę tam sprawdzić tą skrytkę, bo nie bywam tam często, nie? No, dlatego, żeby nie sprawdzać tam co pół tygodnia, tylko
wtedy, kiedy coś przyjdzie faktycznie, kiedy mam czegoś oczekiwać. Dobra, co dalej? Aha, słuchajcie, YouTube. YouTube fajny jest, tak? Tylko że ostatnio troszeczkę ogranicza te zasięgi do subskrybentów. Tych moich subskrybentów już tam nabiło się ponad 100 tysięcy. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za tym, którzy nacisnęli ten przycisk subskrybuj, bo to na pewno coś oznacza. Jednak bardzo dużo osób mówi i się podnieca, że o, masz 100 tysięcy subskrypcji, super. No ale w przypadku takiego człowieka jak ja, który nagrywa materiały z gier wideo, to zazwyczaj taka subskrypcja może zostać... No, czy nie wiem, ktoś może kliknąć ten przycisk subskrypcji tylko dlatego, że nagrywam daną grę, a jeżeli już ją skończę, to już nigdy więcej na mój kanał nie zajrzy. Dlatego tutaj, jeżeli chodzi o subskrypcję, to ja bym się tak nie cieszył. Chociaż fakt, no mówię, to jest jakiś wyznacznik, że tyle osób mi zaufało, żeby kliknęło przycisk subskrybuj. Ale dla mnie najważniejsze, słuchajcie, dla mnie najważniejsze to jest wasze zaangażowanie w komentarzach. No i w ocenianiu tych filmów, prawda, czyli łapka w górę coś sygnalizuje. Ja o tym już nieraz mówiłem, że ja nawet często się łapię na takim czymś. Na przykład, nie wiem, oglądam materiały Roka i podoba mi się, ale dajmy na to obejrzę cały i zapomnę dać tej łapki w górę, nie? Jeżeli ktoś o tym nie przypomni, to zapominam po prostu. Dlatego często ostatnio robię tak, że daję na samym początku łapkę w górę i potem, jakby mi się coś nie podobało, chociaż nigdy się tak nie zdarzyło, to zawsze można zmienić tą opcję, nie? W dół dając. No, także zaangażowanie takie, jeżeli chodzi o łapki i komentarze. Już wspominałem, że na komentarze strasznie lubię odpowiadać, więc to jest superaśna rzecz. Inna sprawa, to dużo osób się pyta, czy nagram to, czy nagram tamto. A warto sprawdzić playlisty. Jak wejdziecie na główną stronę mojego kanału, to tam jest taka zakładka playlisty i tam macie wszystkie moje gameplaye i wszystkie playlisty, jakie mam, więc tam warto zajrzeć, jeżeli ktoś szuka jakiegoś gameplaya. Na mojej stronie też esetop.pl, tam jest też wypisane po prostu jedno po drugim alfabetycznie, więc też można łatwo znaleźć. Ctrl F dajecie w przeglądarce i szukacie, jeżeli czegoś nie znajdziecie, to możecie dopiero pytać, czy nagram. Nie? A tak to czasami się pytają ludzie, czy nagram, czy nagram tamto, a już to dawno jest na kanale, prawda? No i jeszcze inna sprawa, statystyki demograficzne, jeżeli dobrze wymawiam, to chyba tak. Tak, tak, statystyki demograficzne. Słuchajcie, strasznie się zdziwiłem. Naprawdę. Ostatnio ktoś ode mnie chciał statystyki demograficzne i ja w ogóle w statystyki nie wchodzę praktycznie. Ale mówię, ktoś chciał ode mnie statystyki demograficzne, taka firma, to mówię, zajrzę, nie? I podam. I zdziwiłem się, dlatego że największy procent osób ogląda mnie 50%, 49-50% ogląda mnie osób w wieku 18-24 lata. Co jest moim zdaniem lekkim sukcesem, jak na kanał tematyczny o grach, czyli let's play'e typowe, nie? Nie jakieś tam vlogi, faszony, pranki, tylko właśnie gry. To jest naprawdę super, ja wam bardzo dziękuję. 18-24 lata, to ktoś by mógł się ten połaszczyć, że o, gimbusiarnia cię ogląda. Nie, kurde. Ale powiem wam szczerze, żeby jeszcze oczywiście nie urazić nikogo. Ja się cieszę z każdej aktywności, czy to jest osoba poniżej 18 roku życia, czy to jest gimnazjum w podstawówce, czy nie. W każdym razie jest to bardzo miłe, że jacyś starsze osoby głównie oglądają mój kanał. Ciekawe, bo około 20% jest właśnie tam chyba to jest przedział od 16 do 18, czy od 14 do 18, jakoś tak. To jest około 20%, 50 to jest właśnie te 18-24 i około 24% jest chyba od 24 do... Nie pamiętam, jakie tam było. Powyżej 24 do jakiegoś tam pułapu wieku. Także super sprawa, kurde. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. I tym młodszym, i tej młodzieży, i tym starszym. Bardzo dziękuję, że spędzacie u mnie czas w swój wolny na moim kanale. Aktywnie, bądź nieaktywnie, bądź biernie oglądając tylko. Nie, w każdym razie bardzo, bardzo dziękuję. Słuchajcie, no i to, co jeszcze chciałem wam... Aha, jeszcze słuchajcie... Miałem was się zapytać, czy chcielibyście jakieś materiały na przykład jakoś tak na świeżo, właśnie z mikrofonem, z kamerą, po wyjściu z kina, bo jutro wybieramy się z Agnieszką do kina. Zaspałem strasznie premierę Avengersów i się wybieramy dopiero na Avengersów do kina jutro. I się zastanawiam też, czy nagrać jakąś właśnie taką pogadankę, po prostu wyjście z kina i wiecie, kamera w rękę, mikrofon w rękę i opowiedzieć wam, jak mi się oglądało. Taki krótki materiał. Ciekawe, czy bylibyście zainteresowani takim materiałem. Dobra.
I to by było na tyle chyba. Jeszcze mogę wspomnieć o Facebooku, jeżeli by ktoś chciał zajrzeć do mnie na Facebooka, no to macie wszystkie linki w opisie. Bardzo będę wdzięczny za zostawienie jakiegoś lajka. Jeszcze tą opcję like można rozwinąć i tam jest wtedy otrzymuj powiadomienia i dodaj do listy zainteresowań, czy jakoś tak chyba. Te dwie opcje, to wtedy będziecie pewni, że Facebook was poinformuje o jakimkolwiek moim wpisie na Facebooku, a często informuję i wrzucam jakieś fotki. A jeżeli o fotki chodzi, to również polecam Instagrama. Ja bardzo lubię Instagrama, kurde, przeglądam sobie zawsze tam jakieś kanały, które followuję na Instagramie. I to jest ciekawa sprawa, wrzucam zawsze fotki na Facebooka, wrzucam fotki na Instagrama. Także serdecznie zapraszam. I na Facebooka, i na Instagrama. Pogadaliśmy sobie trochę zeszło. Przepraszam was, że zająłem wam tyle czasu. Miało być krótko, ale w sumie zaznaczyłem, że może nie być krótko. Dzięki za wasz czas i ćwierkają sobie ptaszki. Nie wiem, czy wy to słyszycie. Raz. Chyba wszystko jest okej. Dlatego trzymajcie się i życzę wam... Co to miało być? I życzę wam wszystkiego dobrego w tym dniu, jak i kolejnym. Bo się zbliża w sumie weekend. Już jest tak... Bliżej niż dalej weekendu. Dobra, koniec. Idę z truskawkami, bo mi zwiędną. Na razie, trzymajcie się i dzięki jeszcze raz. Pa, pa.